śpiąca królewna, napisała Hanna Januszewska. Byli sobie raz król i królowa, którzy trapili się bardzo, że nie mają dzieci. Gdy więc po wielu latach urodziła im się córka, wyprawili jej huczne chrzciny i na chrzestne matki zaprosili znajome wróżki, a było ich siedem. Wprawdzie z zaproszeniem siódmej mieli nieco kłopotu, była to bowiem bardzo ruchliwa osłupka i akurat wybrała się na wycieczkę do sąsiedniego królestwa, Facecji. Udało się jednak ją tam odnaleźć i chociaż właśnie zabawiała się w śmieszki i chichotki i to w bardzo wesołym towarzystwie, porzuciła natychmiast tę dowcipną grę, aby zdążyć na chrzciny maleńkiej królewny i obdarzyć ją jakąś cenną zaletą. Czynić takie dare było wówczas zwyczajem wróżek. Chrzest królewny odbył się nadzwyczaj okazale po czym wszyscy goście udali się do królewskiego zamku na kolację wróżki zajęły miejsca za bogato nakrytym stołem przed każdą położono srebrne nakrycie i szczerozłote pudełeczko a w nim złotą łyżkę złoty widelec i złoty nóż a po kolacji możecie to sobie zabrać do domu panie wróżki powiedział uprzejmie król Oczywiście, że wróżki były z tego bardzo rade, co wzmogło dobry humor wszystkich zebranych. Już lokaje zaczęli wnosić dymiące półmiski, gdy otworzyły się drzwi sali jadalnej i weszła jeszcze jedna wróżka, ósma. — O! — szepnął król przerażony do licha. — Zapomniałem o tej starej. Pięćdziesiąt lat nikt o niej nic nie słyszał. — O! — szepnęła niemniej przerażona królowa — nie mamy dla niej ani srebra